Trafiłem. Prawdziwki. Tak. Chyba najlepszy motyw tego roku. Tak muszę powiedzieć, bo jeden wypad na grzyby przebija kolejny. Tu pod świerkiem jest jeszcze jeden. A wszystkie piękne. Dobrze. To dopiero wstęp do tego, co zobaczymy. Kwestia gustu, prawda? Wracamy do tych dwóch. Mi się najbardziej podobają te dwa. Ale tu są też ładne rzeczy. Tu jest trójeczka. Takich maluchów. Słodziaków. We wrzosach ukryty jest kolejny. Tu siedzi kolejny w muchu. Tu jest kolejny, kolejny, kolejny. I tam jest taki maluch jeszcze. I tu jest kolejny we wrzosach. I tu jest kolejny. Ja tym razem je policzę chyba, bo to jest na małej przestrzeni. Mój rekord życiowy. I tu jest kolejny. I kolejny. I tu są cztery. Tu są jeszcze dwa. I tu są jeszcze dwa. Rosnące razem. Dobrze. To co pozbieramy, prawda? Tak żeby pozbieramy. Zaczniemy po kolei. Po kolei, po kolei. Wygląda na to, że większość będzie zdrowa. Może nawet wszystkie. To ważne, bo ja lubię łączyć grzybobranie i z celem kulinarnym. Grzyby do wielu rzeczy się nadają. Prawdziwki są bardzo trwałe. Wysuszone, marynowane. Pieszę troszeczkę, bo tak staram się dbać o te grzyby, żeby mimo wszystko nie urwać trzonu. Dobrze. Tak. Taka ilość, nawet nie mogę się delektować usuwaniem ich z podłoża, bo trwałoby to do wieczora. Na razie tyle. Teraz dwa kolejne. Teraz tu mam sześć. Siedem. Osiem. Osiem, bo w tych wrzosach są schowane. Schowane są kolejne, których nie widziałem przez to wszystko. Ten jest jakiś miękki, więc na bok. Dobrze, na bok właściwie. Chowamy go we wrzosy. Cztery. Malucha też zabieramy. Pięć. Sześć. Siedem. Jak podgrzybki są wyjmowane, a nawet szybciej, sprawniej tak gęsto urosły. Dobrze. Tu są trzy kolejne. Od tych się zaczęło. Gdy je zobaczyłem, ale fajne. Potem kolejne i nie do wiary. Tu tylko są takie grzybiarskie doznania, bo do kuchni niewiele można wrzucić. Te dwa zostawimy na koniec. Wyciągniemy tego prawdziwka. Ten się robi zielony. No i gdyby to było wczoraj, a wczoraj była niedziela, gdyby ktoś tu przyszedł na grzyby, prawda? Ojeju, grzybiarz, wiadomo.
Ale jestem szczęściarzem. Tak powiem. Ale jestem szczęściarzem. I może jestem sędzią. Oho. I tu był jeszcze jeden. Takiego czegoś nie pamiętam. Nie pamiętam tego czegoś w ogóle. Ani takiego grzybobrania, ani takiego sezonu, jak ten, który jest, który trwa jeszcze. Dobrze. 4, 5, 6. Teraz, oho, komar w międzyczasie mnie próbował wykorzystać moment, że jestem zajęty. Piękne barwiki. To jest taki lasek, w którym niemal nigdy nie znajdowałem prawdziwków, ale przychodzę tu i warto było. Teraz to wszystko musi się znaleźć w jednym miejscu. Udało mi się niczego nie rozdeptać. Miałem ostatnio większą ilość borowików znalezioną. Większych nawet, ale nie były tak ładne. Musiałem się troszeczkę chodzić, nachodzić po wrzosach wśród jagód. Dobra. Tym razem to też jest dużo. Porażające. I jeszcze ta siódemka stąd. Powiedzieć, że brak mi słów, to jak gdyby, to niewiele. Powiem tak. No teraz to już wyższa matematyka jest potrzebna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 29. Dobrze, aha, 30 wrzuciłem, bo był niezbyt świeży. Ale pochodzę, jeszcze poszukam. Pewnie znajdę. I jest 30.